Mój dzisiejszy gość założył startup, który dla większości polskich VC wszystko robi nie tak. Jednak nie przejmuje się za bardzo tymi uwagami i po prostu robi swoje. Posłuchajcie historii Gdzie Polek, którą opowie założyciel Bartłomiej Owczarek. A ja nazywam się Magda Olczak-Nowicka i zapraszam na kolejny odcinek podcastu Poland VC Founderzy. Bartek, dziękuję, że znalazłeś czas, żeby opowiedzieć nam historię Gdzie Polek, ale ja zacznę trochę od czegoś innego. Często o tym mówisz, że lista rzeczy, które robicie źle według polskich VC jest bardzo, bardzo długa i w ogóle wszystko robicie źle. Tutaj w ogóle jeszcze zdradzę spoiler, macie inwestorów, ale to nie są polskie VC. Więc opowiedz mi jakby, co robicie źle, jaki negatywny feedback dostaliście i w ogóle co o tym sądzisz? Okej. Czyli rzeczywiście jest tak, że my jakby się o to nie staramy, ale jeśli ktoś, po pierwsze ktoś mógł nas słyszeć, no to często właśnie kojarzy, co robimy, ale czasami jesteśmy też kojarzeni właśnie z tego, że wyszło tak, że nie mamy inwestorów VC, no a jednak jesteśmy takim jakby trochę znanym lekarzem po stronie aptek, nie? No to dlaczego tam jest jakby ściśle jakby 100% jakby VC, a u nas nie ma, no i właśnie ludzie myślą, że no ale tak się po prostu zdarzyło i rzeczywiście, gdy rozmawialiśmy z VC na początku, a też przy drugiej rundzie, to rzeczywiście na początku to w ogóle było tak, że oni uważali, że nie mamy doświadczenia, co było jakby prawdą. Nasze oczekiwania co do wycen były jakby dla nich zawyżone, że tak powiem delikatnie. Więc na pewno to nie było tak, że my mieliśmy jakieś takie nastawienie, że nie chcemy inwestorów w VC, no bo nie jesteśmy z kolei, nie mamy na przykład nastawienia, że jesteśmy jakimś bootstrapowanym startupem, który nie chce po prostu przyjmować inwestycji, albo że nie chce rosnąć, bo jest jakimś startupem lifestyle'owym, albo że nigdy tego nie chce sprzedać, więc to w ogóle nie mamy takiego nastawienia i chcemy, żeby Gdzie Polek jakby rosnął tak szybko, jak się da, ale nie szybciej, więc jakby teoretycznie też jak patrzymy na wyniki, to jakby w takim portfolio VC, nawet robiliśmy analizy sobie dla nawet publikowane takie, jakby co one tam mają w portfolio, no to nie jesteśmy takim najgorszym startupiem, można powiedzieć. No, można znaleźć gorsze, nie? Ale na początku w ogóle w 2016-2017 to jeszcze było tak, że te VC tak naprawdę kończył się KFK i one nie miały tak naprawdę pieniędzy poza kilkoma, tam właśnie Experium miał jakieś tam szwajcarską transzę, to jeszcze miał pieniądze, Speedup może mówi, że coś tam ma, ale więc my z nimi rozmawialiśmy, a potem się okazało, że one właściwie już praktycznie nie inwestowały. No ale mówił właśnie nam, że to jest jakby za wcześnie, że jakby nie znamy się właśnie na SEO, co jest u nas jakby ważne, co jakby było prawdą. Wtedy. Wtedy, tak, się nauczyli. VC też mają takie nastawienie właśnie, że problemy się rozwiązuje przez wydawanie pieniędzy i też na przykład na ludzi, że masz jakiś problem, to znajdziesz jakiegoś pana, który się zna na tym problemie. Na przykład nie znasz się na SEO, to wynajmujesz pana od SEO, a do ekspansji zagranicznej, no to jest pan od ekspansji zagranicznej i tak dalej. A my jakby tak zwykle tak jakby nie robimy, że nie chcemy tak jakby czasami tak jakby iść na skróty, jeśli czegoś nie rozumiemy, że coś jest dla nas ważne, to chcemy jakby to mieć wewnątrz, chcemy, żeby nasz zespół jakby do czegoś tam doszedł, zwłaszcza, że takie tematy jak SEO, to możesz po prostu popełnić błąd, biorąc niewłaściwą osobę, która na przykład pójdzie na skróty, jakby zabijesz na przykład swoją jakąś tam taką reputację, nie? Więc to miało też jakieś tam uzasadnienie. Ale no, to była ta pierwsza runda, więc wtedy jakby naturalnie wyszło tak, że mieliśmy jakby, było to super trudne wtedy pozyskać pieniądze, nie było w ogóle VC na rynku, my nie mieliśmy w ogóle, nie wystawiliśmy jeszcze pierwszej faktury i po prostu pozyskaliśmy jakieś tam 2,5 miliona, coś koło tego, od osób prywatnych. I też warto podkreślić, że to nie było 15 czy 20 osób prywatnych, tylko to było dosłownie kilka, pięć. I jeszcze działających chyba w branży, z tego co pamiętam? Tak, część jest jakby, w ogóle większość jest z zagranicy, to można powiedzieć, że są jakby friends and family, to w ogóle jest zasługa głównie Marty, mojej jakby wspólniczki, że w ogóle udało nam się to wtedy pozyskać, bo to było praktycznie prawie niemożliwe. Przy też wycenie, która nie była z punktu widzenia czasu jakby zła, tam 17 milionów postmany. Spółka, która nie wystawiła jeszcze faktury. Tak. Ostatnio widziałem jakieś statystyki do PFR Starter, że tam jakby średnia wycena przy tych jakby inwestycjach to jest 7, nie? Jakieś tam 5 czy 7 lat później, nie? Więc w ogóle jakby absurd.
A no więc oni mogli mieć rację, że nasze wyceny oczywiście tam zupełnie ten. Pięć osób. Więc to jest trochę taki, że jest trochę taki jakby mit, czy taka jakby na rynku tak jakby się mówi, że jeśli chcesz właśnie wzrastać i chcesz rzeczywiście mieć te inwestycje takie, że nie jesteś firmą rodzinną, no to wtedy to jest VC, że nie ma innych opcji. Nie? Jakby ludzie akceptują fakt, że są jakby jakieś tam firmy lifestyle'owe, ale jeśli to nie jest lifestyle'owa, to że musisz mieć VC. Bo niby są ci inwestorzy prywatni, ale oni tam inwestują na początku jakieś tam 50 tysięcy i to będzie tyle, nie? A my tą pierwszą rundę właśnie zrobiliśmy taką, że ona była porównywalna do tych inwestycji jakby funduszy, a drugą to już w ogóle wtedy po tej kilku latach jakby preferowaliśmy to, że mamy właśnie inwestorów prywatnych i po prostu przyszli, właściwie to nawet można powiedzieć jedna osoba, czy jakby dwie osoby, ale takie małżeństwo i one nam powiedziały, dlaczego chcą zainwestować i jeszcze chciały zainwestować dwa razy więcej niż my jakby chcieliśmy. Więc jakby zupełnie jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że nie mamy funduszy, nie mamy żadnego overheadu, nie ma żadnych procesów na raportowanie czy tłumaczenie funduszowi. Właśnie to jest też taka rzecz, o którą chciałam dopytać, bo przygotowując się do tego wywiadu, jak rozmawialiśmy, wymienialiśmy myśli, no to powiedziałeś o takiej rzeczy, że widziałeś prezentację, gdzie jedna z inwestorek VC mówiła, że... Startupy są od dowożenia KPI-ów. Dokładnie. No. I pamiętam, że powiedziałeś mi, że ty nie chcesz pracować dla KPI-ów, tylko dla rozwoju biznesu i pamiętam, że rozmawialiśmy w piątek i ja przez cały weekend w ogóle myślałam, no bo to jest wiesz, to jest taka podstawa pracy w VC, że wyznaczasz tej spółce KPI-e i po prostu w ciągu roku patrzysz, jak one są realizowane. No to jest właśnie... Czyli koncepcyjnie nie mamy nic przeciwko VC, ale jeszcze bym odróżnił właśnie VC w Polsce versus VC za granicą. Wydaje mi się, że w Polsce jest trochę taki efekt, który ja obserwowałem właśnie wcześniej w konsultingu, że są kopiowane jakieś modele, na przykład, że na Zachodzie to są VC, albo w Polsce na przykład są firmy jakieś tam consumer finance i ktoś na Ukrainie próbuje to skopiować. Mhm. Albo private bank, nie? I bierze z tego jakby takie, nie wie w ogóle o co chodzi tak dogłębnie, więc próbuje znaleźć jakieś punkty, że on się zna na tym, że jakoś tam... I bierze takie powierzchowne rzeczy, nie? Że w bank prywatny to tam ma jakby dobry lokal, że to tak wygląda. A VC w Polsce też właśnie, żeby się przyczepić, że mamy jakieś tam KPI-e i tam jakieś tam przemnożniki i to jest właśnie ważne, więc jakby my już tutaj właściwie wiemy, jak to jest VC. Jak się słucha VC takich, którzy na przykład przyjeżdżają z Zachodu, to my mamy z nimi znacznie więcej wspólnego, że oni mówią jakby sensowne rzeczy, nie? Na przykład przyjeżdża ktoś z Izraela i założył tam jakieś z polskim jakieś VC takie jakby partnerstwo, ale właśnie ten partner z Izraela to mówi jakby rzeczy, które my rozumiemy, czyli że oni nie wiedzą na przykład, ile zajmuje stworzenie unicorna. Mieli takie, co na przykład wyszły tam po kilku latach, a mieli takie, co zostały po 10 latach i być może to nawet była jakaś tam ich najlepsza inwestycja i po prostu tak się dzieje, oni jakby nie są nastawieni na taki krótki okres. Albo na przykład, że w polskich VC była moda tam parę lat temu, że startup to musi od razu za granicą, od razu musi myśleć tam, żeby w takim mieć mindset, nie? Żeby w innych krajach od razu coś zaczynać, a nie żeby coś robić w Polsce. Nie? I jak powstanie coś takiego, to wszyscy VC powtarzają to samo. Mm-hmm. To też jest ich taka. A ten VC na przykład był z Londynu i specjalizował się w inwestowaniu w marketplace'y. Więc dlatego jakby widzieliśmy prezentację, czy jakieś tam wystąpienie. I oni mówią, że właśnie odwrotnie, oni chcą, żeby zobaczyć, że coś osiągnęło, że jest bardzo jakby cenione na jakimś rynku lokalnym i można to jakby skalować, a nie, że myśli o całej Europie, ale jeszcze jakby nic nie zrobił nigdzie, nie? Więc jakby... Natomiast no i właśnie to, że ludzie myślą, że właśnie w VC czy w startupach chodzi o tym, żeby realizować jakieś wskaźniki i one są celem, to też mi się wydaje właśnie trochę takie być może polskie, nie? Bo czy takie właśnie, że do polskich VC przeszli ludzie z private equity, z jakiejś właśnie funduszy, z M&A, i oni niby mówią, że jakby rozumieją, że startupy coś innego, ale tak de facto to patrzą na nie, że to są takie jakby takie firmy jak w przejęciach, tylko takie mniejsze, nie? Mhm. I że oni tam mieli wcześniej wskaźniki, tutaj może to nie jest na wczesnym etapie, ale i tak próbują je jakoś tam, zawsze próbują coś znaleźć, żeby coś móc przemnożyć, nie? Mhm. I też wyznaczać im takie właśnie, że startup będzie realizował te KPI i to jest właśnie profesjonalne, że ma takiego inwestora i on będzie to monitorował i właśnie tam jak coś się nie zgadza, to w umowach właśnie, jak widzieliśmy umowy właśnie tych startupów, to w ogóle, że musi przedstawić jakiś plan naprawczy, nie? Bo przecież tutaj odszedł od tego tego planu, nie? W naszej umowie oczywiście nie ma żadnych planów, nie? Więc ani niczego takiego.
Więc to jest jakby sprzeczne z tym, co ja uważam, że jest, że inwestujesz w coś, że ktoś ma jakąś wizję i coś chce zrobić. Oczywiście nie jest tak, że nie możesz sprawdzić na liczbach, że przynajmniej to ma sens. Nie? Na przykład jakby my byśmy ci powiedzieli, że osiągniemy jakiś wynik, a jak się to przeliczy, to wychodzi nam, że wychodzi ci na przykład, że do tego potrzeba miliona aptek w Polsce, nie? A w Polsce jest tam kilkanaście tysięcy aptek. No to po prostu jest jakby nie ma sensu, że wiesz, że tego się nie da zrobić. Więc my jakby tam o liczbach rozmawialiśmy, ale to są takie liczby, że może się właśnie w pamięci sobie. Tak, to opowiadałeś, że u was 100, 1000, 10 tysięcy, żeby te zera tak łatwo, tak. Czyli na przykład jak rozmawialiśmy przy pierwszej rundzie, to mówiliśmy wszystkim, że naszym celem jest mieć tam 1000 aptek, 1 000 000 odwiedzin miesięcznie i że apteka będzie nam płaciła 100 zł miesięcznie, więc jakby po prostu możesz sobie to wszystko bardzo łatwo przemnożyć, nie? Więc co to miało z rzeczywistością potem wspólnego, to jakby, jakby powiedzmy były odchylenia w tą lub inną stronę, ale ogólnie to miało sens, nie? Jakby teraz mamy tam ponad, podłączonych ponad 2000 aptek. Tam do systemu. Z ilu? 10 tysięcy w Polsce, tak? Tak, bo ta liczba tam spada, czy tam jest 11, kiedyś było 13 może, nie? Więc generalnie to, ta liczba jest jakby okej. Okay. Teraz tak naprawdę patrzymy bardziej na apteki internetowe i tam mamy już tam, dochodzimy tam do 50 ze 150 może aktywnych, nie? Więc to jest jakby ważniejsze. Doszliśmy do 5 milionów w ostatnim sezonie odwiedzin miesięcznie, więc... Warto powiedzieć, że to osoby nie tylko z Polski, bo widziałam, że macie tłumaczenie swojego serwisu i macie tam również porady, które gdzieś tam są czytane i po francusku, i chyba po hiszpańsku nawet. Ale to właśnie 2 tygodnie temu zrobiliśmy jedną małą zmianę, bo prawie w startupach też jest taki mit, że możesz coś zrobić, że masz jakąś drogę na skróty i że coś bardzo szybko tam wyskoczy. To prawie nigdy tak nie jest, ale przy tej skali czasami coś możemy zrobić, że rzeczywiście zrobimy jedną małą zmianę i zrobiliśmy takie bardziej otwarcie się na obcych krajowców, jeśli chodzi o wizyty u nas. I rzeczywiście w ciągu 2 tygodni, z tam wcześniej pewnie nie zera, ale jakiegoś tam poziomu, że nawet nie był mierzony, doszliśmy tam do 13-15%, że na przykład liczba pytań, które farmaceuci otrzymują, jest od obcokrajowców w innych językach. Zrobiliśmy tak, że właśnie możesz zadać pytanie w innym języku, a nasi farmaceuci je widzą po polsku, odpowiadają po polsku, też ktoś inny je widzi w innych językach i ktoś, kto otworzy w ogóle w innym języku, też je widzi. To takie skalowanie zagraniczne, ale tak trochę inaczej. Trochę inaczej, tak, że teraz zagranica to jest jeden z takich jakby rzeczy, które uważamy za jeden z najtrudniejszych. Zwłaszcza w marketplace'ach. Marketplace'y się różnią od jakiegoś na przykład SaaS-u, nie? Tak jak Brand24, nie? Zrobisz coś do monitorowania internetu i działa tak samo w każdym kraju. I no to tylko pytanie, czy jaką tam masz sprzedaż. No a marketplace, masz apteki w Polsce, ale jakby rynek w Polsce, ta refundacja, NFZ, co jest w ogóle na receptę, co nie jest na receptę, na czym apteki zarabiają, w ogóle w Niemczech jest zupełnie inna, tam nie jest jeden NFZ, tylko jakieś dziesiątki czy setki ubezpieczeń, albo w UK, nie? Że tam wszystkie twoje recepty idą do jednej apteki jakby by default. Masz takie jakby domyślną aptekę, nie? Więc to jest zupełnie jakby inny rynek. W Niemczech możesz wysyłać leki bez recepty, czy na receptę, w Polsce to jest zabronione, nie możesz wysyłać leków na receptę, więc to jest zupełnie, nie możesz w Polsce z kolei się też reklamować aptek, więc prawie wszystko jest zabronione na przykład w Polsce, więc to są zupełnie inne rynki. Marketplace musi wchodzić na każdy rynek z osobna. Właśnie opowiedz trochę o tego, jak to się zaczęło, bo pamiętam, że ty i właśnie twoja wspólniczka jako takich dwóch rebeliantów opuszczacie wielką firmę konsultingową i zakładacie swój mały butik konsultingowy, gdzie jak wiem udało wam się pozyskać takich klientów, którzy normalnie poszliby do dużej firmy, ale jednak gdzieś tam przez wasz network czy wasze doświadczenie znaleźli się w portfolio waszych klientów i wśród nich był klient z sektora medycznego, który jakby dał wam takie dane wsadowe do tego, żeby pomyśleć o swoim biznesie. Jak właściwie wyglądała ta historia? Tak, czyli historia wyglądała tak, że oboje z Martą skończyliśmy SG, oboje się znaleźliśmy w Accenture, tylko Marta jakby rok później. Więc byłem w Accenture, bo było takie przypadkowe, na czas miało być pisanie pracy magisterskiej, ale tam zostałem dłużej i pracowałem w linii strategii i potem głównie za granicą, właśnie w Moskwie, w Kijowie.
Ale ja tak naprawdę zawsze chciałem robić coś swojego i dla mnie na przykład zostanie menadżerem w korporacji to byłoby samo w sobie jakoś taką porażką życiową wręcz, nie? Że już tak długo tam siedzę, że aż zostałem takim, że już nie odejdę stamtąd nigdy. Nie? To jest taka jakby pułapka, nie? Że po prostu coraz więcej masz kosztów takich porzucenia tego. Więc ja odszedłem po 5 latach właśnie tuż przed promocją na menadżera i chciałem robić startup. Zacząłem go pisać i napisałem go. I to był który rok? 2008, akurat miesiąc przed upadkiem Lehman Brothers. Czy w ogóle wtedy w Polsce słowo startup jakoś pojawiało się, czy jak wyglądała wtedy ta scena startupowa? Pod pewnymi względami lepiej, moim zdaniem, bardziej interesująco. Okej. Okay. Bo na serio, bo nie było wtedy praktycznie takich, jak mówisz, że nie było praktycznie czegoś takiego jak startupy. Wtedy takimi wzorami to były koledzy z O2, którzy założyli O2, a potem przejęli WP, nie? Oni byli koło nas trochę starsi na SGH-u jakieś 2 lata i oni wtedy właśnie robili te pierwsze O2 i to był taki sukces, jakaś nasza klasa chyba wtedy. Grono. Nie? Golden Line. Golden Grono. Line. I właśnie ponieważ tego tak było tak mało i robienie czegoś, co można by nazwać startupem, wymagało praktycznie takiego no, przeczenia jakby prawą grawitacji, że to nie miało prawa działać, nie było finansowania, to każdy taki przypadek, właśnie Grono na przykład, Grono miało tam taką historię, że no... takie nieporozumienie właśnie chyba z inwestorami, że ten founder został jakoś tam, delikatnie mówiąc, wyprowadzony na boczny tor i to było takie jakby straszna historia. I wtedy na przykład były takie spotkania Bootstrap w piwnicy, które organizował Marcin Jagudziński chyba się nazywał. W piwnicy, ale tam ludzie przychodzili naprawdę i naprawdę chcieli słuchać o tym, że jakieś startup wychodzi, nie? I coś opowiada i to było takie i ty magiczne. Tam siedziałeś sobie gdzieś na poduszce czy na kanapie i myślałeś, jakby tutaj założyć pierwszy biznes? No, to było dla mnie inspirujące. Ja zawsze chciałem właśnie mieć coś budować, a nie, wiesz, pracujesz w usługach, to tak naprawdę masz tylko jakąś osobę, która jest twoim klientem i właściwie robisz na przykład jakieś prezentacje i tak dalej, ale to jest jakby, że cały czas spełniasz czyjeś oczekiwania. No i to tworzy właśnie taki mindset, że jak za długo w tym siedzisz, to właśnie myślisz o tym, jak zaprezentować to, co chcesz zrobić, zamiast to zrobić, nie? Żeby to jakby dobrze wyglądało, żeby miało tam slajdy, żeby wszystko było sprawdzone. To jest ten mindset i ja w tym pracowałem dlatego, że nie miałem innego pomysłu po studiach na założenie czegoś, ale cały czas to dla mnie było takie, że każdy dzień to jest jakby, wiesz, no to jest jakby, no... coraz większa porażka. No i udało się. Ale wtedy to był taki klimat, nie? Że to było fajne. No. A teraz to po prostu, ponieważ to jest takie commodity, że ktoś po prostu wystarczy przekonać jakiegoś VC, żeby dał mu pieniądze na jakieś tam fancy, na przykład jakieś tam AI, nie? Teraz jest modne, albo wcześniej tam cokolwiek, nie? Dostaje pieniądze i tam już może mieć artykuł tam w Puście Biznesu, że o, jaki sukces, nie? Już potem pewnie o tej firmie więcej może się nie pojawić nic, bo będzie następna. Ale, no i ponieważ właśnie pojawiły się te fundusze z tymi osobami, które tam przeszły właśnie z jakiejś private equity i one tam mówią o procencie składanym, nie? To jest jakby, że ile urośnie, żeby ile one wtedy zarobią. No to szczerze mówiąc, czy to dla kogoś takiego jest ciekawe, nie? Ktoś, kto właśnie, ludzie chcą jakiejś historii, że ktoś właśnie w coś wierzył i naprzeciw wszystkiemu coś zrobił, a nie, że po prostu tam zrobił slajdy i... Więc teraz mi się wydaje, że wtedy pod tym względem było lepiej, że to było coś takiego magicznego, że chciało się o tym słuchać. Teraz mi się wydaje, że to jest trochę takie... No wiesz, teraz właściwie chyba słucha się o sukcesie, nie? Tak, to też właśnie jak często tutaj... Sukces, nie? Tak, rozmawiamy tutaj często i jakby zadajemy to pytanie na temat szczerości i takiej szczerości w tej branży startupowej. I co ciekawe, widzimy to, że na przykład o ile jeszcze właśnie w prasie jest taki dość duży kult sukcesu, to przedsiębiorcy nam mówią, founderzy nam mówią, którzy tutaj przychodzą, że oni między sobą mają jakieś takie kluby, spotkania i oni tam ze sobą są szczerzy i okazuje się, że oni wszyscy mają bardzo podobne problemy i rozmawiają o tych problemach. Ale jakby wracając, chcę tak konkretnie poznać tą historię, po prostu jak to się stało, że ten no, gdzie poległ. Dobra, no czyli byliśmy no? jeszcze w tym, czyli wtedy te startupy istniały takie właśnie bardziej no? podziemne, komplety. I wtedy odszedłem właśnie z firmy i chciałem zrobić ten startup i rzeczywiście to był, sobie go napisałem, nauczyłem się Ruby on Rails, to jest taka technologia, która była modna wtedy i go rzeczywiście napisałem, nie miałem żadnego zespołu, no ale on jakby finansowo jakby w ogóle nie zaistniał, więc to była taka
Ale za to, co zaczęło działać, to były takie, że ludzie zaczęli ode mnie kupować projekty konsultingowe. I to takie, że to była strategia dla domu maklerskiego na przykład. I to takiego tam najlepszego w tej branży dla klientów detalicznych. Więc to zaczęło działać. No i pomyślałem, że no dobra, to jakby ten startup powiedzmy się nie udał, ale można przynajmniej zrobić własną firmę konsultingową, nie? Lepsze to niż taka połowiczna porażka. No i Marta była osobą, z którą jakby tak wyszło, że akurat chciałam robić... Ja tylko przerwę, ta połowiczna porażka dała wam pieniądze przez to, że przez rok mogliście pracować potem na Gdzie Polek. Co najmniej przez rok, a mieliście pieniądze z konsultingu i mogliście za... Także tak, no to chyba nie była połowiczna porażka. No jakby wszystko, co było w przeszłości, to ja jestem taką osobą, że patrzę na to takim zażenowaniem, nie, że jakby wtedy robiliśmy coś takiego. Ale rzeczywiście zrobienie firmy konsultingowej w obszarze takim zarządzania, a nie jakimś na przykład software house'u, jest mega trudne, bo to jest właściwie... Projekty są krótkie teraz, więc nie możesz jakby, tak jak software house sobie zdobędzie jakiegoś klienta i z niego po prostu żyje z utrzymania, po prostu skończy się projekt, koniec, nie? I cały czas startujesz kolejny miesiąc jakby z pustą kartką, jak nie ma projektów, a masz koszty stałe i to bardzo dobrych ludzi, nie? Sukcesy osiągają głównie ludzie, którzy już mają po prostu relacje, nie? Są jakieś tam, nie wiem, byłem prezesem Orlenu i czy czegoś mniejszego nawet, ale ktoś w takim wieku i jego koledzy są prezesami, więc kupują od niego jakieś doradztwo, czy po prostu on swoim nazwiskiem też może nawet coś sprzedać, nie? A my byliśmy wtedy tam w wieku tam 30 lat i niczego takiego nie mieliśmy, więc to praktycznie było jakby niemożliwe zrobienie takiej firmy, nie? No bo dlaczego ktoś miałby kupować od takich dwóch? No ale kupował. No, ale się okazało, że jakoś tak, nie wiem, może był taki jakby dobry vibe, nie? Że my tak w to wierzyliśmy i że ludziom tak się podobało, że mieliśmy takie optymistyczne nastawienie i od razu w pierwszym roku mieliśmy kilka banków, bo my pracowaliśmy wcześniej głównie w finansach, klientami i to takich Deutsche Bank, Raiffeisen wtedy i M Bank, więc to były dobre brandy, ale zaczęliśmy przypadkowo pracować dla właśnie operatora medycznego, dla LuxMedu. I to była taka branża, w której takie duże firmy nie pracowały, bo to jakby było dla nich za mało, nie? To były jakieś tam dwie duże firmy w miarę medyczne, ale takie, że nie kupowały jakichś standardowych rzeczy, tak jak banki, że kupują te swoje systemy centralne, nie? Czy robią jakieś strategie i te wszystkie firmy chodzą i do każdego banku robią strategię, nie? A tu jest coś takiego trochę, że one wszystko tam miały jakieś inne, skomplikowana ta branża bardzo. No i my się tam znaleźliśmy przypadkiem i pracowaliśmy przez kilka lat właśnie na największych projektach i to były bardziej technologiczne projekty. Ostatni taki właśnie projekt to robiliśmy e-commerce, też robiony tak zupełnie nie gotowa aplikacja, tylko od zera. Więc byliśmy w tej nagle branży zdrowotnej, tak się zdarzyło. I właśnie ten ostatni projekt e-commerce był taki, że z wszystkiego byliśmy zadowoleni, tylko nie z samej tej aplikacji, bo my nie mieliśmy żadnych programistów, tylko mieliśmy outsourcing. I czuliśmy, że nawet nie widzieliśmy tego kodu. Projekt został dowieziony i tam jako jedyny tam w ciągu tam 5-6 miesięcy i tak dalej. I działał jak miał. I do tej pory w ogóle po 10 latach to jest w ogóle ta aplikacja tam jest, ale nie kontrolowaliśmy tego. I chcieliśmy kontrolować technologię, czyli żeby nasi ludzie się nauczyli technologii. I do tego potrzebowaliśmy zrobić startup, pomyśleliśmy. Bo jak klient coś chce, to chce to od zaraz. A żeby się nauczyć, to musieliśmy to robić według swojego kalendarza. Nie? Czyli trochę chcieliście stworzyć takie rozwiązanie pudełkowe, które potem będzie można sprzedawać innym klientom z branży. Nie, chcieliśmy stworzyć cokolwiek, ale żeby się na tym nauczyć technologii, która byłaby wykorzystywana, że potem jak znowu ktoś na przykład chce zrobić e-commerce, to my teraz sami znamy tą technologię i taka była idea, nie? Czyli że cały czas, że robimy projekty dla korporacji, po prostu na naszym startupie się nauczyliśmy lepiej rozumieć technologię. Więc i co tak takiego się stało, że jednak trochę to wyszło inaczej? My zakładaliśmy, że w ogóle jak już Gdzie Polek zaczął działać,
to, że musimy dalej robić konsulting, bo my myśleliśmy, że nasz zespół, po prostu ten, który w ogóle został po tym jakby szoku, bo straciliśmy dużą, jakby 2/3 zespołu przy takiej jakby zmianie, że nagle tu robimy jakiś startup. I... No tak, z prestiżowej firmy konsultingowej, tak. Z biurem w Metropolitanie, z tego co pamiętam. No, biuro mieliśmy tam dalej, ale... jakiś startup, tak. Który robi gdzie polek. Tak, zwłaszcza mieliśmy takie osoby, które zrekrutowaliśmy wcześniej, które przeszły do nas już jakby... To nie były takie jakby nasze osoby, że je w trakcie studiów rekrutowaliśmy jeszcze i te osoby to zawsze uznawaliśmy tak jakby, że one są nasze, bo nie miały szansy pracować w jakiejś normalnej firmie, więc one żyły w takim jakby naszym reality distortion, nie? Ale wszystkie osoby, które potem do nas dołączyły już na fali takiej, że potrzebujemy tych osób, mamy coraz większą skalę, były po właśnie po tych firmach jakby na przykład z doświadczeniem już menadżera. No to dla nich to było, pamiętam, mieliśmy taką właśnie partnerkę moją jakby znajomą, to ona tak mówiła, co my robimy, gdzie, po co? I wiesz, tak, z takim wiesz, że nawet nie zapamięta jakby, co to jest, bo jest to tak jakby niepoważne. I oni by chcieli na przykład, że no fajnie by było mieć swoją technologię, ale to bądźmy na przykład resellerem IBM-a, nie? I sprzedawajmy poważne rzeczy takie, co właśnie no, w tej branży pewnie miało sens, nie? Ale gdzie Polek zaczął nawet nie tyle działać, to zaczęliśmy nad nim właśnie tam rok pracować i go otworzyliśmy w końcu. W którym roku? W 2015 udało nam się otworzyć aplikację, ale pracowaliśmy nad nią 3 miesiące, mimo że to sami ją napisaliśmy, więc jakby zaczęliśmy od sprawdzenia w ogóle Wikipedii naszej tam technologii, której chcieliśmy, więc i myśleliśmy, że to już z górki, że technologia gotowa, to teraz hej chłopaki, to teraz nawet, że ja się teraz nie będę tym zajmował i że znajdziecie tylko jakieś apteki pierwsze. I się okazało, że żadne apteki nie chcą w ogóle z nami współpracować z bardzo ważnych powodów i 9 miesięcy zajęło w ogóle pozyskanie tam pierwszej apteki zupełnie przypadkowo. Jak rozumiem, dla takiego startupu w modelu VC czekanie 9 miesięcy na jakieś pierwsze przychody i to też nie były duże przychody, bo tak jak rozumiem tam... Faktury to w ogóle wystawiliśmy tak. Tam jeszcze za kolejne tam po 2 latach. No byłoby nie do pomyślenia, jak rozumiem, mieliście pieniądze na finansowanie tej działalności trochę z konsultingu, a trochę od inwestorów już. Czyli jak właśnie zaczynaliśmy pracować, to był ten rok, że skończyliśmy ten wielki projekt i tam były inne duże projekty i mieliśmy 4,5 miliona przychodów, czy 4,3 i tam milion zysku. Więc to był taki 2013, najlepszy taki właśnie rok, ale potem wszystko zaczęło w tym konsultingu spadać, nawet jakbyśmy nie zaczęli pracować nad startupem, to by się posypało. Bo w tych firmach usługowych tak naprawdę cała tajemnica jest taka, że albo masz takiego jednego klienta, przynajmniej takiego kotwicę taką, która zapewnia ci większość prac, albo nie masz. A jak masz, to możesz go jakby, jeśli nie masz jeszcze jakiejś dużej skali, go stracić i wtedy to się wszystko, na przykład zmieni się osoba, to wszystko jest relacyjne i tam właśnie firma zaczyna tam, że teraz optymalizujemy koszty, nie będziemy się rozwijać. No widzisz, ten nasz e-commerce, dlatego wiesz, to jest trochę taki skansenik, nie, teraz, że tam działa już 10 lat, no bo tego jakby nie ma takiego już nastawienia na ten rozwój. Więc to by się posypało. A powiedz, jak motywowałeś siebie i pracowników, jak czekaliście 9 miesięcy na pierwszą aptekę, 2 lata, tak, na pierwszą jakieś tam faktury, jakby gdzie znaleźliście motywację? Nie zadawaliście sobie wszyscy takiego pytania, a może to nie ma sensu? No bo to bardzo taki długi okres. Ja pewnie trochę patrzę z perspektywy VC, że gdybym była inwestorem w spółkę, która nie wystawia faktur, ma gotową technologię i trwa to ileś miesięcy, no to tam pewnie naciskałabym już, że ej, róbmy coś, nie wiem, sprzedajmy to komuś, zróbmy coś, bo to zaraz może być odpis. A wy jednak gdzieś tam mieliście przekonanie, że to, co robicie, ma sens, no i czekaliście. Teraz sobie przypomniałam właśnie, jak to powiedziałaś, to, że dosłownie właśnie jedna z tych osób, tych właśnie bardziej doświadczonych, które zrekrutowaliśmy, jak właśnie tam z nią pewnie rozmawiałem, że no, nie ma jeszcze jakichś żadnych aptek, ale może się uda, to ona właśnie powiedziała, że no, lepiej piszcie już tak w drugiej osobie, tak jak wiesz, tak się jakby taki trochę się nie identyfikował z tym, ale że piszcie dokumentację do tego kodu właśnie takie bardziej, wiesz, z takim z góry nastawieniem, że raczej się nie uda i żeby tylko to komuś jakby opchnąć po jakby taki fire sale, nie? Więc te osoby, które właśnie nie wyżyły, to po prostu odeszły. My praktycznie nikogo, bardzo rzadko musimy kogoś zwolnić. Zwykle po prostu ktoś stwierdza, że na przykład właśnie nie pasuje i sam odchodzi. Nie, to wtedy te wszystkie osoby odchodziły. To na pewno było mega też jakby stresujące dla tej reszty naszej, która została. Ale...
dlaczego w to wierzyliśmy. No, na początku jeszcze robiliśmy ten consulting, więc może to nie było tak postanowione, że będziemy robić tylko gdzie poleka. Ale potem się okazało właśnie, że musimy koniecznie pozyskać jakby finansowanie, bo inaczej jakby zbankrutujemy. Traciliśmy tam 50 tysięcy miesięcznie i po prostu nie dało się tego zrobić. Nie mogliśmy tego pogodzić, nie mogliśmy generować tylu przychodów, równocześnie robić gdzie poleka. Więc to był najbardziej dramatyczny taki, czy taki ciężki okres. Po prostu masz te, wiesz, cały czas w głowie, że tracisz każdego dnia te pieniądze. Zespół się dowiedział, że właśnie powiedzieliśmy mu, że no jak został nam jakiś miesiąc i jeśli naprawdę nie pozyskamy, no to już nie będziemy mogli wypłacać wynagrodzeń. Nie? Nigdy w całej naszej historii nie było tak, że mieliśmy nawet opóźnienie wynagrodzeń, ale wtedy naprawdę to był już taki moment. Nie? Mm-hmm. Więc no tak jak powiedziałem, mieliśmy te osoby, które były z nami od początku i to one zostały, czyli te osoby, które były jeszcze nawet nie skończyły studiów, jak z nami pracowały. To one po prostu normalnie przyjmowały to, że im mówimy, że no za miesiąc może zbankrutujemy, no okej, nie? Dwie trzecie zespołu odeszło, okej, nie? Straty w ludziach. Więc one to jakby no, były do tego przyzwyczajone, że my im wszystko mówimy, na przykład jak ktoś tam nie zapłacił miliona złotych faktur, to one o tym wszystko wiedziały. Czyli trochę inna strategia niż w takich firmach, że jakby nie chcesz na przykład, żeby ten zespół się tym przejmował, bo komuś tak powiesz, to odejdzie, nie? Mhm. A my nie mieliśmy takiej, mhm. takiej strategii, ale te osoby, których to one rzeczywiście odeszły, nie? Więc tak rzeczywiście jest, że to jest jakby takie ciężkie, nie? Do przyjęcia. No, ale jakby praktycznie zbankrutowaliśmy, ale one jakby, można powiedzieć, że ten zespół jakby się trochę, powinien już dawno się rozejść, tak jakby patrząc racjonalnie, ale jakoś tego nie zrobił i pozyskaliśmy właśnie tam głównie dzięki pracy Marty nad tym fundraisingiem tą rundę i tyle. Ale od tego czasu cały czas jest tak, że wszystko jest jakby za wolno. To jest właśnie tam, mówisz o tych VC, no to właśnie to jest pewnie główny powód, że jakby im się coś tam podoba, ale wszystko jest jakby, że oni by to myśleli, żeby to szybciej. No właśnie, bo nawet sama wasza monetyzacja nie jest jakaś nawet taka teraz. Oczywista, nawet teraz. Teraz jest mała bardzo w stosunku do popularności, nie? Mhm. No bo tak, prosiłam cię, żebyś przygotował statystyki. Może pamiętasz, ile macie miesięcznie teraz odwiedzin, ile osób z was korzysta? Czyli u nas są sezony, nie? Czyli w wakacje jest najniższy ten sezon, a w styczniu osiąga jakiś tam pik, w styczniu, luty. Nie? No to właśnie wtedy to poprzednie sezonie dochodziliśmy tam do 5 milionów odwiedzin. W czasie epidemii, pamiętam dosłownie, mieliśmy pierwszy raz milion. Tam dosłownie był COVID i w styczniu mieliśmy tam pierwszy milion. I potem przez 3 lata tam doszliśmy do 3 milionów i tam ostatnio 5, nie? Czyli tak 300% tam w 2 lata. Czyli jakby pewne rzeczy nie rosną tak wolno, nie? To nie jest tak źle całkiem, bo w sumie został tylko jeden większy gracz od nas, więc to jakby też nie możesz, masz pewne ograniczenia, ile w Polsce ma ludności i tak dalej, nie? I ile ma aptek, waszym płacącym klientem, wasz model monetyzacji opiera się na tym, że płacą wam apteki. Tak, no i to jest też problem, nie? Bo zaczęliśmy od aptek stacjonarnych i to było takie wyjątkowe, bo aptek internetowych tam od 20 lat jest jakby było pełno, a my zaczęliśmy robić apteki stacjonarne, I to jakby było fajne, co prawda właśnie branża też w to nie wierzyła, że to ma jakby sens, ale to jakby się okazało, że pacjentom to się bardzo podoba. Już pierwszego tygodnia mieliśmy taki feedback, że ktoś znalazł jakąś szczepionkę, nawet jak mieliśmy tylko tą garstkę aptek w Warszawie, nie? I ktoś już był zadowolony. Mhm. A garstka aptek to po prostu śmieszne, nie? Że masz tak mało. Więc jakby przydatność tego... I to jest trochę odpowiedź na to, dlaczego w to jakby myślę, wierzyliśmy, bo jest to fajne, może to być taki detal, ale że robisz coś, co ma jakieś znaczenie takie, nie? Że dla jakichś ludzi jest to super ważne. Na przykład, że ktoś tam nawet pisał, wiesz, nawet na pierwszym etapie, wczesnym etapie, że znalazł coś i że właściwie jakby tego nie znalazł, to wiesz, jakby dziecko mogłoby być jakiś tam poważny problem, nie? Że to są takie naprawdę ważne rzeczy. Czyli nie robisz czegoś takiego, nie wiem, jakieś NFT, że zrobisz jakieś JPEGi z małpami, no to można zrobić dużo pieniędzy, nie? No bo można, nie? W naszej branży jest pełno rzeczy, które przynoszą dużo pieniędzy, ale są takie, żebym nie chciał ich robić, nie? Na przykład produkujesz jakieś suplementy, masz homeopatię, która w ogóle tam nawet już nie ma składu. Tak, masz... bo z tego, co rozmawialiśmy, apteki zarabiają właśnie głównie na suplementach, homeopatii i kosmetykach. Taki system zrobiony, tak, nie? Tak, no. A nie na lekach na receptę. Tak, to one mogą nawet na nich tracić, bo masz
lek kosztuje kilka tysięcy, a ty masz z niego taką marżę, że nawet na kosztach tego, że ty musisz zapłacić w hurtowni, zanim dostaniesz płatność od NFZ-u, nie? Że na tym tracisz. Więc też trochę takie perwersyjne, że po prostu są tak jakby lekarze byli zmuszani do łapówek, bo na przykład zarabiają 1000 zł, jakby tak było, nie? No to oni praktycznie jakby zmuszasz kogoś, żeby robił coś, znalazł sobie jakieś źródło przychodów, nie? No i w Polsce jest tak, że 50 albo kiedyś robiliśmy taką analizę, ale teraz nie pamiętam, ale bardzo duża część przychodów właśnie z tych środków bez recepty i apteki nie mogą bez nich żyć, nie? Czyli nie mogą powiedzieć, że no ja to będę tylko robił takie dobre leki jakby na receptę i czy tam nawet bez recepty, ale nie będę robił jakichś tam właśnie, nie wiem, suplementów, nie? No bo po prostu wtedy nie możesz tego finansować. No, ale jeśli chodzi o ten problem z modelem, jest taki, że ponieważ to są apteki stacjonarne, to my jakby dokładnie nie śledzimy jakby tego, czy ktoś coś kupi. Ty możesz sprawdzić u nas, że coś jest i pójść do apteki i my nawet nie możemy tego udowodnić, nie? Możesz zadzwonić, to wtedy może coś tam mamy, jakąś statystykę i możesz zrobić rezerwację online, no to wtedy prawie tam dokładnie wiemy. Ale no i z tego powodu mamy jakby tam model jakby abonamentowy, który ma jakby zalety, nie mamy tego konfliktu, że tu z apteką się kłócimy, czy ktoś coś kupił, czy nie, ale jakby nie skaluje się tak łatwo. Mhm. A my nie lubimy podnosić cen i tego nie robimy, oleje nie musimy, więc skoro nie podnosimy aptece cen, a mamy coraz większy ruch, załóżmy też na aptekę, ale jakby nie mamy z tego takiej bezpośredniej korzyści, więc to jest ten problem z tym pierwotnym modelem, jeśli chodzi o jego takie przychody. Macie pomysł, żeby zmieniać ten model, czy raczej... Tak, no, bo jakby zamiast go jakby tam zmieniać jakoś tam, że teraz będziemy tam rzeczywiście próbować tam jakoś więcej pozyskać od tych aptek, czy coś tam bardziej śledzić, to po epidemii, w epidemii się okazało, że nagle apteki są gotowe, żeby zaakceptować e-commerce, bo wcześniej to był trochę konflikt, że my jesteśmy po stronie stacjonarnych, a po drugiej stronie są internetowe. I my wysyłamy do stacjonarnych, więc to by była taka jakby zdrada trochę, nie? Żeby teraz nagle robić internetowe. Ale nagle w epidemii wszyscy rzeczywiście, no ten e-commerce trzeba coś zrobić w ogóle. I my stwierdziliśmy, że teraz dodamy e-commerce. I apteki jeszcze zanim wymyśliliśmy, jaki dokładnie będzie model, to już pierwsze się zgodziły, że w ogóle my to wchodzimy, niezależnie od tego nawet, jakie będą prowizje. Więc jakby mi się to spodobało. I w e-commerce mamy odwrotny model, czyli jakby wszystko jest tylko na, tak jak, nie wiem, opłata za przelew, nie? Apteka, jak ktoś robi zamówienie, że wszystko jest tylko jakby od tych rzeczywiście od success fee. No, więc jakby jeśli my przekonamy pacjentów, żeby kupowali online, to i apteki mają teraz, są w świecie tam e-commerce te, które nie były, a my jakby nie musimy się tam przejmować tam konwertowaniem tych stacjonarnych, bo nam się automatycznie ten e-commerce jest całkowicie skalowalny, nie? Więc jak e-commerce będzie działał, to te, nawet to będzie logicznie wyglądało, że te stacjonarne zostają jako taki jakby opłata stała za taki za ogólnie za cały ten stacjonarny, a reszta jest jakby w zależności od tego. Od skali. Więc jakby uznajemy, że jeśli uda nam się zrobić e-commerce, to ten problem jest rozwiązany. Natomiast zrobienie e-commerce to jest właściwie najtrudniejsza rzecz, jaką robiliśmy w ogóle. Nie? To jest rynek, na którym, tak jak powiedziałem, tam są apteki, nie wiem, 20 lat już pierwsze tam powstały, które mają na przykład 1000 placówek, 500 placówek. Czyli ten ich brand jest wszędzie rozpoznawalny. My nic takiego nie mamy, nic nie wydajemy na reklamę. No właśnie, bo to bardzo też ciekawe, nie wspomnieliśmy o tym, wy zbudowaliście te 5 milionów odwiedzin, nie wydając pieniędzy na AdWordsy. Tak. My robiliśmy wszystko... eksperymenty. Tak. Czasami, nie wiem, ustawiliśmy sobie post na Facebooku, to też jakby nie ma specjalnie sensu, jakby to budowanie czegoś na Facebooku, to jest właściwie takie wyłącznie... jakby dla potrzeb takich, nie wiem, PR-owo-społecznościowych i teraz już tego też nie robimy, więc praktycznie nie mamy wydatków na, nie wiem, na właśnie marketing, reklamy, kupowanie. Czyli wszystko to SEO plus to, że ludzie naprawdę szukają leków. Tak, to, że po prostu podoba im się produkt. Czyli czegoś tam się musieliśmy nauczyć, nie? Wbrew sceptycyzmowi wizji na początku. Coś tam się nauczyliśmy, no bo nic innego nie ma, nie? Czyli nie ma żadnych innych wyjaśnień. Nasza konkurencja to są te właśnie główna, to jest monopolista na rynku aptek, który po prostu ma tam setki milionów przychodów, ma 100% aptek jakby od razu, nie? No bo jest monopolistą i zrobił taką jakby kopię od razu tam, jak wystartowaliśmy nawet z podobną nazwą.
Więc nie jest tak, że nie mamy, że nawet że mamy konkurencję, która jest jakimś tam startupami, tylko to są jakby największe firmy, nie? Największe sieci aptek, jeśli tam robią coś same. Więc to nie jest tak, że to wszyscy tam konkurują. No i tak, no i nie mamy żadnego marketingu, nie mamy żadnych, nie wiem, co my moglibyśmy jeszcze mieć. Placówek na przykład, które by jakoś tam emitowały ten brand. No więc wygląda na to, że ten produkt się jakoś tam podoba ludziom, nie? No i stąd jest jego popularność. Jeszcze jedna rzecz, którą możemy robimy, to nie mamy marketingu, ale mamy, nie wiem, czy bym to nazwał PR-em, bo to nawet tak, jest... Tak, to miało być moje kolejne pytanie. Jakby no. Jesteście znani z dwóch rzeczy, albo ktoś awaryjnie szuka najczęściej leku dla dziecka, jeździ po całej Warszawie, nie może znaleźć, trafia na gdzie po lek i wie, gdzie jest. A druga rzecz, to macie takie dość wyraziste w opiniach, częste wypowiedzi dla mediów. Jeżeli czegoś brakuje, to zawsze to wytykacie, jeżeli coś nie działa, zawsze to pokazujecie. Jakby skąd tutaj takie wasze nastawienie? Też taka no trochę krytyka branży, no bo to jakby wasze opinie często są dość krytyczne na temat tego, co się dzieje w branży. To wynika z tego, że jesteśmy właśnie firmą, która, czy startupem, która nie ma tego mindsetu, że ma inwestorów i musi tylko właśnie, że macie się tutaj zajmować tam, ile wynosi koszt za kliknięcie, nie? A cała reszta to jest, ale dlaczego wy się tym zajmujecie, nie? Bo wszystkie te decyzje, żeby się zaangażować, coś napisać, zwłaszcza coś kontrowersyjnego, to zawsze koszt, który jest jakby, czy ryzyko, które jest od razu widoczne, jest znacznie większe niż jakikolwiek benefit, nie? No bo możesz nam stracić jakiegoś ważnego klienta, na przykład napiszemy coś o homeopatii, co nasi farmaceuci myślą, bo to w ogóle nawet, że to jest jakby zdanie farmaceutów czy lekarzy, no to fajnie, ale jakby apteki z tego żyją, więc co będzie jak, no wiesz, tak jakby... Skrytykujecie homeopatię. Tak, dokładnie. Więc nikt nic z tych graczy komercyjnych nie zajmie żadnego stanowiska, tylko gdzie Polek zajmie, nie, stanowisko. Albo nawet takie rzeczy, jak lekarze robią tam, mieli kilka lat temu protest opt-out i my im dostarczyliśmy technologię, nie? No to znowu masz jakby ministerstwo, nie? Że będzie teraz na nas, nie będzie zachwycone tym, że lekarze mają technologię. Albo braki leków, nie? Braki leków to jest problem polityczny, czyli na przykład idą wybory, czy tam były poprzednio i teraz ministerstwo nam chodzi, mówi, że nie, leków nie brakuje, nie? I jakby nie było żadnych danych, no to nie można by tego skonfrontować, ale gdzie Polex robi obiektywny raport i widać, że liczba braków jakby gwałtownie rośnie i że brakuje jakby ważnych leków. No i znowu to jest ewidentnie narażenie się, nie? Więc każda z tych decyzji jakby się de facto nie opłaca. Nie może zrobić business case'u, że to robimy, bo nam się to jakby opłaca. Patrząc wstecz, możesz na przykład patrzeć w VC, o kurczę, ten gdzie Polek ma 5 milionów odwiedzin, no dlatego, że dziennikarze o nim piszą, nie, cały czas i w ogóle nic za to nie płacą. No tylko to jest jakby tak wstecz, a nie potrafisz w przód znowu nie podjąć takiej decyzji, że tutaj się komuś narazisz albo robisz coś przeciwko jakimś interesom. Klienta, partnera, ministerstwa czy czegokolwiek, nie? Więc to jest trochę tak, że dopóki my, czy w szczególności ja się tym zajmuję jako założyciel, to ja mogę podjąć takie decyzje, bo że ja rozumiem, jakie my mamy wartości i jaką chcemy mieć taką osobowość, nie tylko jako zbiór tam bilans, nie, tylko po prostu, że ta firma ma jakąś tam osobowość i chce być po stronie farmaceutów, jest po stronie lekarzy, czyli naszej społeczności, a nie tylko, wiesz, zadowalać kogoś, kto chce tam Excelu coś zobaczyć. To zrobimy, czyli te decyzje można podjąć, a dwa, że przez ten consulting mimo wszystko, mimo jakby teraz, że to jest takie trochę żenujące te usługi, no to tam jednak przynajmniej ten taki warsztat analityczny to dla mnie, czy dla też zespołu coś oczywistego, nie? Że jak widzimy takie braki leków, nie? No to zrobiliśmy metodykę, tam powstała tam w parę dni, że tak jest sensownie robić analizę, że to nie jest uznaniowe, tylko że to są kryteria do co jest brakiem leku. I dla mnie to jest jakby oczywiste. I zrobiliśmy tą metodykę raz i w ogóle nie musieliśmy jej nawet zmieniać nigdy, nie? Ona po prostu powstała, że tam lek musi spaść o 50% jego dostępność w aptekach, więc to się jakby skaluje i musi być co najmniej 10%, żeby to nie były jakieś takie niszowe zupełnie, które są tam. A branża na przykład to urządza konferencje, jak śledzić te braki, tam ktoś wymyśla jakieś niesamowite rzeczy, że tam realizacja recept, nie? Co my wiemy, że to jest jakby niezbyt praktyczne. Więc dla nas po prostu łatwe, nie? Jak chcemy coś zrobić, to mamy jakby te kompetencje tak z powodu tego, tej jakby prowiniencji, nie? Z
z konsultingu. Dla zwykłej firmy operacyjnej to jest coś takiego, co no, dosłownie zarząd musiałby to robić, taki, który tego by nie robił, nie? Żeby coś powiedzieć, a co jeśli to będzie błędne. Narażać się komuś. Tak, że to jest jakby przeanalizowanie czegoś, jakiś wniosek wychodzi i czy to jest prawidłowe. To jest, no to one to właśnie outsourcują do konsultingu, dlatego że nie mają takich zasobów, nie? Mm-hmm. Bo tak rzadko to robisz, że jakby w firmie nie masz kogoś, kto się tym... No a wy to robicie na co dzień. Tak. Słuchaj, na koniec mam takie pytanie. Stworzyliście produkt, który na pewno jest potrzebny, który jest bardzo dobrze oceniany przez użytkowników. Macie firmę, która ma swoje misje, wartości i wiecie, gdzie chcecie być. Natomiast pytanie... Czy patrzycie na tą firmę jako unicorna? Chcecie mieć unicorna? Czy patrzycie na nią zupełnie inaczej? Wiesz co, tak. Patrzymy na to jako, że wierzymy w to, że ma potencjał, żeby być takim unicornem też finansowo. Dla nas zawsze celem, i to jak na przykład rozmawiamy z tymi inwestorami, którymi właśnie są, do tej pory były osoby prywatne, to... No, przy drugiej rundzie w ogóle nawet nie powstała żadna prezentacja, nie? Nie było żadnego tam deku, po prostu one przyszły, one nam powiedziały, co chcą, a my wymieniliśmy się jakby tymi wizjami. Natomiast my po prostu mówimy, że naszym zdaniem, jeśli zrobi się coś rzeczywiście dobrego w tej branży, która jest warta tam 30 miliardów, sprzedaż w aptekach w ogóle cała, tak jak na przykład eObuwie zrobiło w butach, że to jest taki jakby tam oczywisty lider, czy przynajmniej no, lider, to będzie po prostu warte te kilka miliardów i to, że zajmuje to dużo czasu, na przykład ten e-commerce i w ogóle, że my z zerowym budżetem po prostu sobie wchodzimy w tych jakby tych największych graczy, to można też na to patrzeć, że to ponieważ, że to jest wolno, ponieważ jest to bardzo trudne i co roku ktoś ma pomysł, że o, zróbmy jakiegoś Ubera dla leków, nie? I dostaje pieniądze od wizji, skończą mu się pieniądze i koniec, nie? Ale jest na szczęście. To opowiadałeś o takich następnym przykładach, że tak. byli tacy ludzie w Polsce, którzy robili dokładnie Ubera dla leków i zniknęli. Tak, to jest oczywiście taki pomysł, nie? Jakby ktoś może w ogóle nawet nie rozumieć, o co chodzi, że tam w naszej branży na przykład myśli, że leki na receptę to właśnie to są te najbardziej dochodowe, a to są właśnie te najgorzej, że do tego apteki nawet dopłacają, więc jakby pytanie, kto ma dopłacać na przykład do dostawy i tak dalej, więc ludzie mają taki naiwny stosunek. To trochę znowu jest, że znajdą się właśnie widzi, którzy to sfinansują, bo oni na przykład, że Uber, nie? Albo ostatnio nie Uber, tylko na przykład Glovo, że to coś podobnego, więc jakby w to wejdą, nie? Więc ta konkurencja, czy tak właśnie tak ludzie, którzy chcą coś zrobić, już nawet właśnie ten Luxmed jakieś robi kopie tam po 8 latach, nie? Od nas już nawet oni to tam zrozumieli. Natomiast jest to po prostu bardzo trudne i ponieważ jeśli nam się to uda, to znaczy, że praktycznie nic innego nie będzie, bo widzimy jak to wygląda, że ktoś tam nawet po roku odpada, nie? Więc to będzie po prostu też od strony takiej bardzo wartościowe, tak my to widzimy. Ale czasochłonne, czyli my proponujemy inwestorom taki trade-off, że my nie jesteśmy kimś, kto właśnie chce wydać 30 milionów rocznie na jakąś reklamę, że to będzie szybko i w ogóle. W związku z tym oni muszą mieć otwarty horyzont, czyli nie chcemy mieć kogoś, kto po prostu na przykład za 3 lata musi sprzedać, mu się kończy fundusz, nie? Nas to jakby, to nie jest dla nas dobre. Ale za to nie musi, jakby te środki nie są duże, nie? Więc jeśli ktoś jakby nie potrzebuje tych pieniędzy przez jakby nieokreślony czas i nie ma jakichś tam terminów, to małymi środkami może, jeśli mu się to podoba, to po prostu bum, może być naszym inwestorem, jest to bardzo proste. Więc wystarczy, że jeśli on też właśnie wierzy w to, że mamy taką wizję, że jeśli się coś stworzy fajnego, to też będzie dużo warte, więc będzie tam warte parę tam miliardów na przykład, czy tam miliard, to teraz mamy taką wycenę i to jest jakby tam, ta wycena może wydawać się wysoko w stosunku do naszych jakby finansowych wyników zawsze. Już nie mówię o pierwszej rundzie, że w ogóle żadnych finansowych wyników, to by w ogóle wydawała się pewnie niezbyt realna, ale jeśli w to wierzę, to jest taki koszt zakładu, nie? Jakby kupisz los na loterii, to nie dlatego, że papier jest coś warty, sobie wyliczasz, ile jest warty, tylko że to jest szansa, żeby coś wygrać, nie? Więc dla nas to jest takie dość, musisz sobie po prostu przeliczyć, czy ty wierzysz w tą naszą wizję, że to ma szansę się zadziać, nie? Jest to dość proste. Ile lat sobie na to dajecie? No właśnie nie mamy takiego. Wydaje mi się, że w tym e-commerce w ciągu kilku lat
bo patrzymy po prostu, mamy dwa sezony już, nie? Więc widzimy, że to jest takim 2-3 razy rocznie tam rośniemy i teraz jak być może 3 razy to już to było tam w miarę znaczące, a jeszcze tam kilka razy to już byłby taki tam top ten, nie? Ten rynek jest tam wart 100 milionów coś rocznie, sam etap taki miesięcznie online, więc to jakby się już robi tam znaczące. Ale na przykład naszym ambicją jest to, żeby to było coś międzynarodowego i widzimy właśnie teraz, że jest coraz więcej zamówień z zagranicy i tak dalej. Więc chcemy to rozwijać, ale kiedy jakby, wiesz, ile lat to zajmie, że stwierdzimy, że to jest jakby okej, teraz sprzedajemy, bo nie mamy dalszych pomysłów, bo to właściwie jest nasz taki, że jeśli my nie mamy, jakby, że ludzie z korporacji na przykład mogą to rozwijać, bo teraz to jest jakieś takie rzeczy, że dodajemy jakieś produkty własne, czy coś takiego, takie coś, co jest dość takie typowe, nie? No to wtedy funderzy do tego nie są potrzebni, nie? To jest ten moment, że byśmy widzieli, że okej, no to możemy to przekazać, albo nie wiem, wejść na giełdę. To trzymam kciuki za farmaceutycznego jednorożca i do zobaczenia. Do zobaczenia, było mi bardzo miło.